A to walka z Kacperkiem. Kacperek najmłodszy z grupy dorosłej, można powiedzieć. Malutki chłopczyk, 15 lat. Ciągle do gardy, dobre uchwyty ma. Uchwyt do Belarivy. Ja idę do odwróconej półgardy, żeby eliminować tą Delarivę. No dobre wejście do zamkniętej. Kacper tutaj do Kimury może próbuje, dobrze. Tak, walka uchwyty, super. Przeprowadzka ręki. Próba przetoczenia, ale taka nie mrawa. Ja staram się nie marnować zbyt dużo sił. Męczę jego nogi z tej zamkniętej gardy. Chcę zrobić sobie trochę przestrzeni, żeby może kolana wejść. O, tu już wchodzę do środka. Musi rozpiąć nogi. Tak, dobre uchwyty. Może trochę za kołnierz powinieneś, Kacper, poprawić ten uchwyt. Stopa na biodro, ok. Tak patrząc z boku, całkiem niezła praca gardu. Do czasu. No tutaj dałeś sobie zetknąć tą nogę. No ale Kacper jest znany z tego, że jest mistrzem obrony. Potrafi całą walkę w dosiadzie przeleżeć. Czekam, aż się trochę odsłoni, bo tutaj nie ma co się siłować z takim dzikiem. Moje nogi wysoko pod jego pachami, tak żeby ta jego ręka gdzieś była narażona cały czas na balachę. I czekam na okazję. Jeżeli się gdzieś tam poluźni trochę, to będę atakował. Kacper powinien te ręce chować, a nie tylko trzymać za kołnierz. No i dobre odepchnięcie, tutaj ucieczka siłowa. No i moja kolej pracy gardą. Jaki leg drag. Dobrze, zerwałeś uchwyt, to już powinieneś atakować. Tak, dobre przejścia, obrót, super. Lata baletu nie poszły na marne. Tak. No i muszę mocno bronić, bo to prawie pozycja boczna. Bronię samymi nogami, żeby sobie poćwiczyć tutaj gardę. Kacperek jednak za wiele nie robi.
Tak, dobrze, dobrze. Jeżeli zablokujesz moje kolano, możesz przejść dalej. Ale to musisz łapać już dalej jakieś uchwyty. No tutaj w tej półgardzie niepotrzebnie tam uciekasz. Trzeba było miażdżyć, przygniatać. Jeżeli będziesz czekał, o właśnie, tak jak tutaj, to ja już będę atakował. Bo już się trochę dłużyło. I koniec czasu.